Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem, a wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Właśnie przelatujemy nad placem na Rozdrożu i jego przystankami. Tutaj trwa inna przebudowa i o niej mówiłem w osobnym wcześniej filmie. Link do niego macie w karcie w opisie. Bo dziś mówię o trasie Łazienkowskiej, którą w tym miejscu widzimy. A konkretniej o wiaduktach na Agrykoli. Tutaj faktycznie powstaje cała nowa część. To znaczy, nowy wiadukt musi zastąpić stary. A żeby to zrobić, trzeba było wyburzyć stary i postawić całkowicie od nowa nowy. Cały wiadukt pierwotnie został wybudowany i oddany do użytku w 1974 roku. Jego szerokość jako jezdni to jest 10,5 metra, natomiast długość każdego z tych części to jest mniej więcej 392 metry pomiędzy podporami. No i tak tutaj to stało sobie, aż w końcu w 2015 roku stwierdzono po ekspertyzie, że trzeba go całkowicie od nowa postawić, bo jest w zbyt złym stanie. I aktualnie to jest realizowane. W ramach przebudowy wiaduktów nie tylko i wyłącznie będzie nowa jezdnia, również nowe przystanki, do przystanku będą windy, a na obydwu wiaduktach będzie część pieszo-rowerowa i nowe drogi rowerowe umożliwią wjazd bezpośrednio z Agrykoli właśnie na górę do Śródmieścia. I teraz sobie obejrzymy dokładnie, jak wygląda tutaj budowa i co tu będzie się znajdować. Po prawej stronie widzicie już pochylnie dla pieszych i towarzystów, jak i również dla osób niepełnosprawnych, bo pochylnie będą tutaj wszędzie zapewnione. Oczywiście drogi dla osób niewidomych się tutaj znajdują, no i rzecz jasna droga rowerowa, która sobie wjeżdża na spokojnie do góry. Wiata przystankowa stoi na swoim miejscu, bo ona się tutaj w ogóle nie przyniosła. Natomiast tutaj dalej są schody, jest wiadukt rowerowy, który omija całkowicie schody i tam też będzie w tej dziurze schowana winda. Tutaj mamy przyczółek i jednego nowego wiaduktu i drugiego, który właśnie powstaje. Na dole w tym czarnym boksie znajduje się wiata, która jest po prostu zabezpieczona, aby nic jej się nie stało na okres budowy. I tu też widzimy, że dokładnie tak samo to będzie wyglądać. Element wiaduktu dla rowerzystów, schody, winda w czarnym boksie, wiata przystankowa i łagodna pochylnia dla rowerzystów, aby na spokojnie mogli tutaj zjechać. Piesi będą mieli schody w różnych częściach, żeby też mogli na spokojnie, mogli łatwo dojść do przystanków autobusowych. Przystanki aktualnie tutaj są całkowicie niedostępne dla pieszych i pasażerów, więc muszą chodzić do innych pobliskich przystanków na torbarze, co oczywiście jest uciążliwe, ale to tak musi niestety wyglądać przez najbliższy okres czasu. Sam ruch jest utrzymany, co możecie zobaczyć. Autobusy jeżdżą po obu pasach, samochody jeżdżą po jednym zwykłym pasie, łącznie 4 pasy w obydwu kierunkach, czyli po 2 w każdym kierunku, a de facto 1 w jednym kierunku i bus pas. Co ważne, co trzeba powiedzieć, oczywiście są wąskie te jezdnie tutaj, no bo sama jezdnia jest przewidziana na 3 pasy, a nie 4, a jest to robione wszystko w układzie docelowym, aby później trzeba było po prostu tego przebudowywać, jak już będzie gotowy nowy drugi wiadukt. I ten nowy drugi wiadukt już powstaje. Stary został wyburzony ostatnio, już w ostatnim momencie, w ostatnim odcinku mogliśmy zobaczyć, jak wygląda palowanie do fundamentów nowych słupów, a teraz te słupy powstają i na nich właśnie jest już montowana nowa płyta w niektórych częściach i w niektórych miejscach. Samo rondo, które w tym miejscu się znajduje, też oczywiście jest rondo i przejazd tutaj na ulicy Myśliwieckiej jest zachowany, co jest oczywiście na plus, więc samo rondo Stanisława Sedlczaka może nie jest rondem, ale ruch jest utrzymywany i zarówno dla samochodów, jak i również dla pieszych i rowerzystów, więc tutaj prace faktycznie cały czas trwają i docelowo tutaj wróci ponownie ruch okrężny, natomiast do samego skrzyżowania tam na dole, z tego co wiem, to po prostu będzie odbudowane dokładnie tak samo, jak to wyglądało wcześniej, nie są przewidywane nowe ciągi dla pieszych i rowerzystów, co muszę faktycznie przyznać, że to jest oczywiście na minus. Chociaż czekajcie, mam projekcik, to zaraz zobaczymy. Nie, będzie wszystko po staremu, tak jak to wcześniej wyglądało, czyli właściwie dużo się nie zmieni. Dobrze, no i tutaj dalej mamy kolejne płyty. Ta płyta jeszcze nie jest całkowicie wybetonowana. Widzimy tylko i wyłącznie już rusztowanie, na którym będzie cała płyta betonowa wylewana z fundamentami, aby była połączona, no i całe zbrojenie jest właśnie wychodzi z tych wszystkich
słów w tym miejscu się znajdują. Słupy są jeszcze oczywiście, czyli podpory w tym miejscu betonowane, składane w jedną całość i niektóre już są gotowe. Jak widzicie też to nie jest tak, że wszystko powstaje w jednym miejscu, w różnych miejscach, w różnych częściach, wszystko, różny jest proces zaawansowania prac i tutaj na przykład bliżej właśnie już przy czółku, przy skarpie możemy zobaczyć, że jedna podpora jest, druga już ma nawet wychodzące do góry zbrojenia, które będą bezpośrednio wchodzić w nową płytę wiaduktu, więc tutaj dosyć ciekawie to wygląda. To mamy jeszcze kolejne elementy polowania, które są do wzmocnienia gruntu w tej okolicy i też co ważne, o czym trzeba powiedzieć, to jest to, że aktualnie ruch pieszy na dole jest całkowicie niemożliwy, jeżeli chodzi o tutaj aleję Tomasza Hoppera, jak dobrze pamiętam, w tym miejscu się znajduje i całkowicie tam przejście jest niedostępne i niemożliwe. Tak samo na wiaduktu trasy Łazienkowskiej. Co prawda już, te, jak widzicie, są tutaj części dla pieszych i rowerzystów, ale nie są podpięte do sieci jeszcze ogólnie dla pieszych i rowerzystów, więc tutaj ruchu nie ma. Tutaj też, co ciekawe, będzie osobna, będą osobne trzy pochylnie. Osobna dla rowerzystów, osobna dla osób niepełnosprawnych i osobna dla pozostałych osób, które będą poruszać się po chodniku. Także taka ciekawostka. To dalej oczywiście jest kładka i z tą kładką będą się łączyć obydwie drogi rowerowe, z tym, że droga rowerowa po tej stronie, czyli po stronie południowej, będzie się ciągnąć bezpośrednio w ramach tej przebudowy do placu na rozdrożu. Druga droga rowerowa po drugiej stronie będzie budowana w ramach placu na rozdrożu do tej kładki. Tak tutaj się podzieliły te budowy. Jedna trochę dłużej wychodzi ze swoimi zakresem budowy, druga trochę mniej. Natomiast najważniejsze jest to, że jak obydwie się inwestycje skończą, to komplet dróg rowerowych w tym miejscu będzie kompletny, pomijając port Czerniakowski, gdzie po prostu nie będzie cały czas przejazdu przez ten port, ale z tego co wiemy, jest coś planowane do zrealizowania, jakiś tam mostek nad portem, żeby można było się połączyć i skomunikować również w tamtej części. Tak wygląda cała ta budowa. Zobaczmy to jeszcze z lotu ptaka, byście mogli lepiej zaobserwować. No i co tu już nie mówić, całkiem ładnie to się tutaj w tym wszystkim, w tym całym miejscu prezentuje, bym powiedział, więc dobrze jest. Tak to powiem. Dobrze jest. Budowa całkiem ładnie postępuje. Teraz widać dosyć duży progres, jeżeli chodzi o samą budowę. Można to obserwować cały czas, zarówno jak się jeździ autobusem, czy się chodzi w okolicy na spacer. To jest całkiem ładnie widoczne. Oczywiście jak się jeździ samochodem, to też całkiem ładnie widać. A z dolna oczywiście jeszcze lepiej. Tutaj oczywiście przypominam, że dosyć dużo pozwoleń jest potrzebnych, żeby latać tak jak ja tutaj sobie latam. Bo ja latam tutaj na 50 metrach mniej więcej, więc żeby zrobić takie ujęcia, to dosyć dużo pozwoleń i od lotniska Chopina, i od Służby Ochrony Państwa. Całkiem dużo tych papierów trzeba zrobić, ale ostatecznie, jak widzicie, całkiem ładne filmy wychodzą, więc spokojnie tutaj wszystkie pozwolenia i tak dalej mam, bo to jest dosyć blisko zlokalizowane Sejmu, a wiadomo, wtedy trzeba trochę mieć więcej pozwoleń, niezależnie od tego, kto tam jest. To są jednak miejsca faktycznie chronione w Polsce. No i tak wygląda cały film. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej ich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I co tu już nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Wy teraz to oglądacie, jak dobrze pamiętam, 15, czyli w poniedziałek, bo jestem teraz na wyjeździe. We wtorek, czyli jutro, powinniście zobaczyć film o Zegrzu. A ta cała inwestycja, którą dzisiaj Wam opowiadałem, ma być gotowa do marca 2024. Więc jeszcze chwila. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!